Alien, halo, cześć, no bo jestem zdrajcą, a ty? Cześć, też jestem zdrajcą. No to świetnie. To wszyscy jesteśmy zdrajcami. No ja nie jestem, ja nie jestem. Pomyliło, bo jest tylu zdrajców teraz. Tak? Chodź, zrobimy kapitańskie gotowanie tutaj. Okej. Kapitańskie gotowanie. Jest możliwe. Słuchaj, czy chciałbyś spróbować mojego melona. Melona? Tak, ale tak. Jest tutaj, słuchaj, mam takie melon danie, które się nazywa... Cute, kurta! No nie! Mandzio! Mandzio? Kuba, gdzie się coś dzieje? To halo, Mandzio? Pała, no stary, no... Z chwila moment i już człowiek martwy, daj spokój. Tam. No nie, Mandzio był zdrajcą. O nie. Mandzio nie mógł być Jesteśmy zdrajcą. Zgubieni. Wiecie co, tak w prawym górnym rogu się wyświetliło, czy byłem zdrajcą, czy nie. Kapitańskie gotowanie, to sobie wiesz co zrób. Kuba, a... No, chodzę sobie gdzieś. Jezu, blady, naprawdę? Ej, ale powiedz mi, czy mnie widać. No tak ci tylko głowa wystaje. Ej, to tak możemy zrobić taki plan. A Mandzio gdzie jest, bo nie widzę go? A, dobra, mam. Chyba już nie żyje. Nie, no na spektacie widzę, gdzie jest. Drzwi się zacięły i nie mogę tego otworzyć. No to jak ja ci pomogę? Tak? Mandzia, proś. Alien, pomóż mi, nie fucking comedy genius! O kurwa, to jest pierdolnik. A gdzie my jesteś? Kucni. Kucni. Jak go no zabił? Nie wierzę, co to było? Dajesz, Ignacy. O nie, i samo ich spompać po O nie! Okej, okay, i... kto? Cholera! Co się stało? Kupson, jesteś świetnym detektywem. Muszę ci przyznać, jesteś świetnym detektywem. Nareszcie, wolność. Dobra, tylko ja nie wiem, gdzie jest dach. No scope. No scope. No, proszę się zatrzymać. A, dobra. Proszę się zatrzymać. Aha, już się bijecie, tak? Czy ja mogę Czemu do mnie strzelałeś? Dlaczego? No bo chciałeś mnie zabić. No właśnie, nie szukałem kumpla niewinnego! Jezu, Ignacy! Słuchaj, pozwól, że nie zabijaj mnie przez chwilę. Nie, nawet ja takich nie mam intencji, żeby cię zabić. No właśnie wątpię w to, a ja bym sobie chciał, wiesz... Stary! Tu jest uzbrojona bomba, alien! To gdzie? Gdzie? Dawaj! Gdzie jest? Rozbrojcie, rozbrojcie! Gdzie jest bomba? Gdzie jest bomba? Na dół, biegnijcie! Ja byłem cały czas z tobą, więc to nie było szans, żebym ją tutaj uzbroił. Zielony przetnij. Zielony musisz przeciąć. Jest! 3 sekundy, stary. Mordo, brawo. Dlaczego, nie wiem dlaczego zielony, skąd wiedziałeś. Kapitanie? Zgaduję, żeby to była moja bomba, to dobra, bym ci powiedział jakiś zły przewód. Słuchajcie, najbliżej tej bomby była tylko jedna osoba. Która? Kupson. Jak ja byłem Kupson sam zgadł obronę. Aha! Nie, ja odszedłem. Panie kapitanie, nie za... I wiesz dobra. Co? I gdzie jest w ogóle? Halo, Ignacy? Zostało 11 sekund, tak? Może Ignacy już nie żyje. Okej, Nie! Ale się dajesz się frajerzyć, wiesz co, alien? Brawo! No skąd miałem wiedzieć? Nie strzelaj do mnie, no czekaj! A ty do mnie strzelił za strzałka! Został zamordowany tutaj, po prostu proszę państwa, traitor alien! What? Kuba! No, siema, świetnie, ale się... To co się stało? Czemu Kuba do mnie podszedł i nie To było słabe. A obok był detektyw, którego i olałeś nie, zupełnie. Wiesz co, bo ja myślałem, że ty coś sobie robisz i ja przez chwilę to wziąłem pierwszego mandę i chciałem pójść ciebie dobić, ale mi się nie udało, no. Ignacy, ja jestem z tobą. Czy chcesz zostać moim Watsonem? Jestem niewinny. Tak, właśnie, bo znów po raz kolejny, czwartą rundę z rzędu, jestem niewinny, więc dobrze się pobawię z tobą. Dobrze. Może coś zrobię. Słuchaj, tutaj Bloody jest. Bloody, proszę wejść do środka. Mój tutaj wspólnik ciebie przesłucha. Watsonie, wejdź do środka i przesłuchaj Bloody'ego. Ja tutaj będę was pilnował. A gdzie wy jesteście? To może tam wszyscy przyjdziemy. Chodź go oszukamy w ostatniej chwili, a będziemy udawać, że mu pomagamy, dobrze? Dobra. Watsonie, przesłuchujesz go? Tak, wszystko w porządku, zdaje się być w zupełności czysty. A gdzie jesteście? Watsonie. Na dole tutaj jest sala przesłuchania. Proszę każdego, żeby szedł na dół i mój wspólnik Watson każdego po kolei przesłucha. O, dobra. Właśnie tu! Chodźcie, panowie! Kupson, Kupson i Alien, chodźcie, zapraszam was tutaj. Mój wspólnik Watson was tutaj przesłucha po kolei. Zatem Watsonie, do drugiej kabiny proszę wejść. Bloody, ty również możesz zostać mniejszym Watsonem, wejdź do trzeciej kabiny i również ich przesłuchaj. Dobrze, Kuba, chodź ze mną, porozmawiamy. Wow! Okej, ogarnąłem. Dobrze! No, nie! No nie mówcie, że to był Watson. No dobrze. Jest. Kto był? Kto świetnie, był? Świetnie. To Bloody Alien. No. Bloody Alien?
Blade'a. Tylko przesłuchałeś. Mandzio, dołącz do mnie, siądźmy i wypijmy się. Okej, spoko. Kontrolny granat. Oj, nie podoba mi się to, Alien, twój kontrolny granat. Właśnie dobrze trafiłem. Ale akurat dlaczego? Stałem za twoimi plecami, jak robiłeś kontrolny granat. A jestem detektywem. Słuchaj, ale jakbym znalazł ciało Alien, to zdrajco. Nieprawda. Porządek jest w mieście, Bloody. Witaj, kolego Ignacy. Mandzio. Aha, czyli co? Dyskryminacja, wymyślicie sobie robić, tak? Sprawdzić na górę. Czemu martwy Alien mówi? Słuchaj, to jest wiesz, bardzo czego dziwne. Tak zrobiłem? Ale wiesz co, napiłbym się jeszcze piwka. Mimo oczywiście, z tobą dalej, zawsze. Się, dobra, brakuje nam jeszcze jednego zdrajcy. Proszę bardzo. Oko Zuwala. To nie podoba mi się to. O, takie oko. Wow, co to był za granat? Znowu ktoś rzucił kontrolny granat? Come on. Wiem, gdzie są już. Proszę, uspokójcie się z kontrolnymi granatami, bo przesadzacie. Zrobicie wiesz co, kiedyś, Ignacy? Zrobicie kiedyś komuś krzywdę. Wydaje mi się, że Bloody nie jest terrorystą, znaczy zdrajcą, bo ma taką broń słabą, a tą broń ale nawet się nikogo upiłem. Nie zabije. Padłem pod stół z tego upicia się, chłopaki. Znaczy tak, stoimy sobie w trzech. A jedzę z tobą. Czterech, ja również o, jest, jestem. Już Mandzio. Czemu mam czułka problem, brakuje, że jesteście wszyscy tacy brakuje sami. Kogo jeszcze? No właśnie, wszyscy tak są. Znaczy tak, słuchajcie, zdrajca jest tylko jeden, bo trafiłem akurat na Aliena przypadkiem. Nie, że ci wyszło to, muszę przyznać. Ale to był zupełny przypadek, muszę przyznać. Za co przepraszam troszeczkę. Nie, tak to... Słuchaj, troszeczkę głupio, tak? Troszeczkę ej, chyba Mandzio jest, bo znalazłem trupa właśnie. No, a jaki to ma związek? No! Aaaa! Ja się nie wahałem. Nie waham się w takiej sytuacji. Ojej, słyszycie to? O nie, policja i Ignacy udzierdzielamy! To chyba kontrola biletu! Nie, Ignacy! Tutaj nas nie znajdą! Ignacy, ja wiem, gdzie musimy uciec! Tutaj nas nie znajdą! Skakuj! Proszę państwa, proszę bardzo o zajęcie miejsc, schowanie broni i przygotowanie się na kontrolę biletów, dziękuję. Dobrze, przejedziemy za darmo. Będziemy teraz przeszukiwać. Proszę pana, Bloody, oto mój kontrolnik Bloody, proszę, dobrze, będzie mi towarzyszył w sprawdzaniu biletu. Jak coś, to o tym się bronimy. No dobrze, Kupson, proszę pokazać bileciki, schować broń i pokazać bileciki teraz. O nie, proszę, o nie. Mój bilet. Nie. Najgorzej. Proszę pana, okej, druga klasa, skasujemy, dobrze, idziemy dalej, kontrolerzy. Ja nie chcę się tutaj zamykać, bo wiem, że nie wyjdziemy już, ale tak chodź. Jest i tak dobrze. Idziemy, spróbujemy uporać się z kontrolerem. Bardzo myślisz, dziwne, bo... Uporać się z kontrolerem. Bardzo dziwne, bo przedział pierwszy jest pusty i nie widzę tutaj żadnych gości. Może... Gdzie? Kupson, czy to ty? Kupson, chodź, masz bilet, czy nie masz, bo my nie mamy. Nie macie, jesteście na gapę, tak? Kurwa, on nas konfident wyda. Pierdolony, kto nas nie. Proszę państwa, proszę. Co się dzieje? Już nas nie wyda. Co się dzieje? Co zrobił zbrodniarcą? O, był strajcą! Nie! Co się ty dzieje? Ty byłeś niewinny! O nie! Co jest grane? Ja myślałem, że ty byłeś strajcą! Ja tylko chciałem bilety sprawdzić! Kurwa! Najwyraźniej nie miałeś biletu! Oh, na kapę nie jedziemy! Watsonie, dobrze ciebie znowu widzieć! Wiem, znów jestem niewinny, jestem w każdej rodzinie niewinny! Dlatego jesteś moim zawsze Watsonem! Watsonie, czy mógłbyś mi proszę umyć plecki? Nie, bo... Proszę to zrób, jesteś Watsonem, musisz robić wszystko, co ci każę robić. Kurwa macie. Ja słucham, co powiedziałeś? Nic, Watsonie? Idę szukać poszlak. A, dobrze, poszlaki, poszli. Tak. Wydaje mi się, panie Sherlocku, że coś znalazłem. Te rozszarpane ciała na coś wskazują. Rzeczywiście, to jest Dezy, on był niewinny i... widział go Kupson po raz ostatni. Kuba, o nie, czy... halo! Aha, okej, Watsonie, coś się chyba to jest stało. Kuba, czy chciałbyś porozmawiać? Tak. Okej, rozumiem. Dobrze. O nie! Ciało! To jest Kupson! Ostatnio go... O, ty chuj. To był po prostu distraction. Dobrze, Bloody, dobrze. Alien! Tobie to można zaufać. O Jezu, słyszycie to? Nie! Kontrola. Ale nie. Czyżby to kontrola? Nie, kontroler, uciekamy! Nie, Alien, kontroler, uciekamy! Trzeba szybko uciekać stąd! Alien, uciekamy! Alien, chodź na dół, uciekamy! Nie masz kanara na 100%! Do chłodni, uciekajcie! Do chłodni!
Jezu, gdzie oni? Co oni robią? Uciekaj, co oni Kuba. Robią? Ale dokładnie musimy uciekać. Uciekam. Jesteśmy zbudzieni. Proszę natychmiast wrócić. Idź, Kuba. Kontroler idź, nas goni. Idź. Chłonni, będziemy bezpieczni. Poczekaj, z tym panem możemy porozmawiać. Którym? O tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, proszę dobry, być chłodny. Czy pan kontroluje bilety? Nie, ja tu tylko sprawdzam. To sprawdza bilety. Jestem tutaj szukacza, witam moje kuchy. No to dawaj, kierujemy pociągiem. Kierujemy. Umiesz gotować? Tak. Oczywiście, że tak. Czekajcie, mam kontrolny granat, tam rzucę. Kontrolny granat, panowie. Tak, ja też to słyszę. Trochę głośno. Idziemy to sprawić, czy siedzimy tutaj jak małe tutaj pyszki? Taki, o. Mandzio znalazłem problemy z detektywem. Okej, okay. Zablokowałem znaczy, się. Znaczy, że tamci dwaj chyba są terrorystami, wiecie panowie? Okej, gotowi? Trzy, cztery. Hej! To jest to. Robicie? Dobrze, zawołanie bojowe, idziemy ich zabić. Co to jest to? Dobra, my jesteśmy chłodni. No to my jesteśmy chłodni. Panowie, między wami jest zdrajca, gdyż ja jestem niewinny. Aha, a ja nie jestem niby alien. Ignacy, Kupson, słyszycie bombę? Słyszę bombę. O, fuck, biegniecie gdzieś. Kupson strzela. Kupson, to jest Kupson. O Jezu, zabiłem go przez przypadek. No jasne. Aha, przez przypadek? Ale oni no nie, wy byliście zdrajcami, wy małe gnoje. Jasne. A, strzelają do mnie. To wszystko przez sprawdzenie biletu. Ale mam gówno broń. Ale mam gówno. Oni nas wymanewrowali po prostu jak szmaty. Bo Kupson, po co strzeliłeś Kupson?